Cześć nas bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony witam was w nowym odcinku z serii Zagrajmy w Terrarię. Tym razem odcinek już chyba nie wiem, 8 bodajże, już nawet nie pamiętam. No ale generalnie, kurde, nie wiem, napiszcie w komentarzu, czy też tak macie, że że macie tak jakby taki dziwny humor ostatnio. Znaczy nie humor, tylko wiecie, jesień się zaczyna, jesienna deprecha, te sprawy, nie? Ja się pozwolę napić napoju bogów, ale tutaj bez reklamy, bo nikt mi nie płaci. Generalnie, no mam tak, że kurde, nic mi się kompletnie nie chce, wiecie? Tak kompletnie taki leń w tyłku. Takie samopoczucie też leży, też nie wiem dlaczego, słuchajcie. Jak macie coś takiego, to może dlatego, że jest tak pochmurno na dworzu, tak wiecie, tak nieciekawie, może dlatego. Słuchajcie, zbudowałem domek Driadzie, już go widzieliście w poprzednim odcinku. Nie będę go raczej opisał, jest tutaj parę kwiatków i tak dalej, stolik. To są te specjalne stoliki drzewa, z tak zwanego żyjącego drzewa. To są właśnie z taki, to jest, ten stolik jest zrobiony z identycznego drzewa co to. Tylko, że to jest na drugiej części mapy, tam w lewą stronę na zachód jest takie wejście w korzeniu i tam się wchodzi i tam stamtąd można pozyskać takie właśnie materiały. Albo ewentualnie można je zrobić w czymś takim, nie? W tym stoliku, bo to jest stolik też craftingowy. Plan na dzisiaj, słuchajcie, nie będę schodził raczej do jaskini. Zobaczcie, troszeczkę tutaj poeksplorowałem, pochodziłem, pokopałem. Tu jest masakra z tym, bo chciałem zrobić taki elevator na sam dół, jak widzicie się przekopałem. I po prostu, zobaczcie ile tu jest wody, tam się po prostu tej wody nie da się nigdzie pozbyć ani nic. I chyba po prostu zrobię tak, że wykopię to w innym miejscu, bo to jest po prostu masakra, nie? A tu jeszcze jest lawa, więc i tak się przez to nie przebije, i tak się przez to nie przebije, szkoda zachodu. Na dzisiejszy odcinek chciałbym, słuchajcie, zrobić tak, że chciałbym pozwiedzać wschód, czyli na prawo pójdziemy. Chciałbym pozwiedzać wschód, bo chciałbym zobaczyć, czy są latające wyspy jeszcze, wiecie, to taki odcinek, można powiedzieć. Chciałbym zobaczyć dwie rzeczy w tym odcinku, także jeżeli ten odcinek będzie dłuższy, to przepraszam. Chciałbym zobaczyć po pierwsze, jak duża plaża będzie po prawej stronie, po drugie, jakiego koloru będziemy i dungeon, a po trzecie, czy są jeszcze jakieś latające wyspy. To jest cel dzisiejszego odcinka, są trzy cele dzisiejszego odcinka, czyli taki odcinek, można powiedzieć, no, opierający się głównie na zwiedzaniu, wiecie. Ale takie odcinki też muszą być, zanim tam głębiej się w Underworld zagłębimy, zanim zaczniemy, wiecie, bić się z potężniejszymi bossami i tak dalej, to chciałbym tu jednak trochę pobudować, pozwiedzać. Natomiast no chciałbym za niedługo uderzać na bossa Eater of Worlds, żeby tam poniszczyć te orby na dole, żeby mi spadł meteoryt. No a następnie, jak już będę miał zbroję z meteorytu, albo może, nie wiem, czy da się mieć jakąś lepszą zbroję, czy nie, na ten etap gry. Na tym etapie. Natomiast będę chciał. Dobra, wiecie co, stąd możemy już zacząć lecieć. Ja będę gadał, jak będę leciał. Tylko sobie tak, otwórzmy sobie mapę. Oddalę sobie ją na maksa, jak tylko mogę. Dobra. I będę chciał zejść do dungeona. Dobra, lecimy, uwaga. No, będę chciał zejść do dungeona. Już wiemy, że dungeon będzie po prawej stronie. Także chociaż tyle, dobrze, tutaj trzeba uważać, żeby się nie zabić o tą wyspę. No i co, i lecimy, nie? Zobaczymy sobie, czy coś takiego będzie, jakieś tutaj wyspy latające. Tylko trzeba uważać, bo właśnie zbliżam się do tej latającej chmury, zaraz będę koło niej przelatywał, żeby się o nią nie zabić. To by było niefajne. Także ja sobie tutaj pozwolę jakoś tak blisko w miarę przelecieć. Jak widzicie, oto nawet mój nagrobek jest. Dobra, i lecimy teraz już normalnie. Tylko muszę uważać właśnie, żeby się nie zabić o nic. O, lecimy do góry, już ziemię było widać. I widziałem, że jest biom zimowy, także w sumie fajnie. Dobra, już chyba. Czy jeszcze może wyżej dolecieć? Nie, bo tu już chyba kosmos jest, nie? A już wyżej nie będzie tej wyspy na pewno. Coś takiego musimy robić, takie kółeczka. Znaczy nie kółeczka, tylko wiecie, wzloty i upadki. Ale to jest dobry moment, żeby pogadać. Napiszcie mi, bo ja wiem, że dużo osób, które ogląda, to są takie osoby, które na pewno mają większe doświadczenie. Ja bym się chciał dowiedzieć między innymi od was, czy... O, może tak, jaki ekwipunek najlepiej uzbierać przed
walką ze Szkieletronem. Bo tam Eater of Words to jest wiadomo, to tam on nie jest jeszcze na takim trudnym etapie naprawdę, żeby się go jakoś bardzo, bardzo obawiać. Natomiast no Szkieleton to już jest taki trochę, czy tam Szkieletron to już jest trochę taki większe wyzwanie i chyba trzeba mieć lepszy ekwipunek. I nie wiem, czy właśnie na Szkieletrona wystarczy iść po prostu z... O! Coś jest! Coś jest! Mamy wyspę! Mamy wyspę. Tylko może ja zabiję tą harfię. Są harpie. Nie! Dobra, mamy wyspę. Wejdziemy sobie tutaj do środka i zobaczmy, co tu jest. Jest! Star Fury! Oho! Fuck! Ej, zajebiście! Udało się! Kurde, znalazłem to, co chciałem najbardziej znaleźć. Jest! Mamy Star Fury! Gwiezdny młyn, co to jest? Do tworzenia przedmiotów specjalnych. O kurde, ja pierdzielę! Udało się zdobyć ten miecz! 23 punkty ma! O fuck! Ale się jaram, zajebiście! Zaraz wam pokażę dlaczego, ja sobie to szybko pozbieram tutaj. Ej, masakra, nie? Ale jaja, zajebiście, że to się udało. Ja sobie po tą wyspę tutaj wrócę przy okazji. Zarąbiście, patrzcie co to robi, nie? Patrzcie na to, ja mogę sobie teraz rozwalić tą harpię. Za 84 damage mu walnęła ta gwiazdka. O fuck! I zajebiście. Patrzcie na to. Ale to jest najlepsze, bo to w jaskiniach będzie oświetlało drogę, nie? To jest kozak po prostu ten miecz. Patrzcie, ja sobie mogę ją walnąć, o, z dystansu mieczem sobie ją mogę zabić, nie? To jest po prostu zarąbiste. Jaram się strasznie. Dobra, ale w ogóle jak wysoko ta wyspa tutaj jest, masakrycznie. Dobra, lecimy na prawo, kurde, jest! Jak on się nazywa po polsku? Gwiezdna Furia, to tak jak mówiłem, no Star Fury, nie? On się w oryginalnej wersji nazywa po angielsku. Dobra, lecimy, słuchajcie, dalej. Jaram się masakrycznie, bo chciałem ten miecz mieć, on jest naprawdę zarąbisty do cave'ów. Można nim zarąbiście jaskinie oświetlać, wiecie? I można tak jakby... można dzięki tym spadającym gwiazdkom... można po prostu, no... widzieć, co jest za ścianą, albo co jest w następnym cave'ie, nie? I to jest fajne, to jest mega. Także... O, coś jest... Co to jest? Ale to jest chyba zwyczajna... latająca wyspa, tak mi się wydaje. Znaczy, latająca... tak, to tutaj chyba nic nie będzie. Z tego co widzę. Dobra, także to jest latająca wyspa. Ciekawe jest, znaczy latające jezioro chyba, jakoś tak to się nazywało. Ciekawe jestem, czy są skrzynki takie podwodne na tych latających jeziorach, to by było ciekawe. Chyba są, ale nie wiem, o tu widzę kolejne takie drzewko duże. Fajny świat nam się wygenerował i jestem mega zadowolony, że mamy Star Fury, kurde, że się udało go zdobyć. Masakrycznie. O, coś, kolejna wyspa. Kolejna wyspa, zobaczymy sobie co tutaj, może jakieś rocket bootsy albo coś, jakieś skrzydeł to chyba nie można, uwaga. O, to jest też bardzo fajne, kurde, to widzę, że zarąbisty odcinek nam się trafił, słuchajcie, tylko że to nie ma chyba punktów obrony, ale to mi się bardziej przyda. Za co by to zamienić tutaj? Może za wyższy skok. Bo to ma w sumie tylko plus jeden obrony. Ta, za wyższy skok to zamienię. Potem sobie będzie można to ulepszyć. Masakra, fajnie. Teraz od upadku obrażenia będziemy negowane, wiecie? Czyli nie będzie tak jakby, nie będzie się można zabić. I to jest zarąbista opcja. Dobra, lecimy, słuchajcie, dalej. Ale ten miecz jest super, naprawdę. Masakra. Dobra, zobaczymy co będzie dalej. Tylko teraz muszę uważać ostro, bo z tego co widzę to mam 54 sekundy jeszcze tego tylko. Oj, kurde, masakra. A mnie przyspieszył ten wiatr chyba, bo tam jakaś zawierucha była masakryczna. Zobaczymy sobie co będzie dalej, ale jestem mega zadowolony, naprawdę. No, troszeczkę niżej. Jestem naprawdę mega zadowolony z tego co się udało. Czasem czy jakbym nie zawrócił, to co by się stało tam na górze? Czy to po prostu by mi postać tak jakby, nie wiem, zablokowało, tak jakby niewidzialna ściana, czy co by się stało? O, już jesteśmy chyba pod koniec tego, ale dobra, jeszcze się raz wzniesiemy. Bo tu powinien być, ale nie, 17 sekund jest, kurde, masakra.
17 sekund. Ale my mamy ten, obrażenia od upadku przecież, dobra, to już jest koniec tego. My mamy przecież obrażenia od upadku negowane teraz, to fajnie. Tylko, że nie chciałbym spaść do wody, bo mnie rekin zje. Rekin mnie zje, rekin mnie zje. Dobra, nie będzie wody. Kurde, lipna ta plaża jest, słuchajcie. Mała, mała, strasznie mała, ale tu chociaż nie ma tego. Zobaczmy sobie, patrzcie na to. Na hita, Boże, ten miecz jest zarąbisty po prostu, jest piękny. Właśnie o to mi chodzi, że one te gwiazdki, jak widzicie, oświetlają, nie? I jakby był jakiś cave na tym, to jest fajne, bo można sobie to zobaczyć, nie? Czy ten cave jest. I to jest masakrycznie fajne. I damage też ten mieczek ma zarąbisty. Fajnie, fajnie. Naprawdę jeden z lepszych chyba mieczy, jaki można mieć na początek. A tu jeszcze, a nie, bo tu już jest pustynia, kurde. Dziwnie, dziwnie, strasznie dziwnie to wygląda tutaj. Chciałbym kiedyś tu jakiś kurort zbudować, wiecie? To myślę, żeby była całkiem fajna opcja. Żeby zbudować tutaj taki, o widzicie, kurde, zarąbiście. Gwiezdna furia, tak się będzie nazywał ten odcinek. Bo udało się mi go zdobyć, ten mieczek. O, widzicie, nawet kurde, te gwiazdeczki tak fajnie pokazują, czy tam coś jest, czy nie ma. Tylko teraz tak, dungeon, gdzie tu jest dungeon, panowie i panie? Nie wiem, czy jakaś pani ogląda tutaj odcinki z Terrarii. Jak tak, to może się odezwać w komentarzu. Dobra, lecimy na lewo, bo chcę zobaczyć dungeon. Tylko dziwnie, że tu jest... O, jest i dungeon, i mamy fioletowy dungeon. Czy taki chyba standardowy? Chyba nie, jeszcze chyba niebieski jest, kurde, bo to mnie zabije zaraz ta kulka. Mamy dungeon, słuchajcie, fioletowy. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, możecie napisać, bo chyba jest fioletowy, jest chyba niebieski. I tu jest ten starzec, który przyzywa nam... Ja z nim nie będę gadał. Który nam przyzywa właśnie szkieletrona. Jedyne co zrobię, to sobie tych księg trochę pozbieram, wiecie? I jakieś takie tutaj rzeczy takie standardowe. O, tu jakieś banerki fajne są, to też możemy sobie pozbierać, zawsze do domku będzie. Dungeon to jest takie miejsce, gdzie lepiej bez pokonania bossa, po prostu bez szkieletrona. Szkieletron to jest tak jakby patron tego całego dungeona. Tak jakby, nie wiem jakby go nazwać, no patron taki, wiecie o co chodzi. Tam lepiej niżej nie schodzić, wiecie, bo tu można zejść do jakiegoś momentu. I jak zejdziemy po prostu za nisko, tam już nie ma co schodzić. Jak zejdziemy za nisko bez ubicia tego bossa, to jego patron, jego czaszka tak jakby nas sieknie za 10 tysięcy HP i po prostu nas zabije. No dlatego nie ma sensu po prostu tam schodzić, ale ten miecz jest po prostu genialny. On ma jakiegoś boosta? Znaczy ma jakiś, jest jakiś tam uzbrojony, znaczy ulepszony? Chyba nie. 23 punkty obrażeń, ale to i tak jest lepiej niż katana. Także fajnie. Fajnie, naprawdę fajnie. Jestem naprawdę zadowolony, że udało mi się ten miecz zdobyć. Bo on tak fajnie drogę oświetla. Ogólnie... No ta gwiazdka się zbugowała, tam spadła gdzieś na dół. Dobra, przekopię się szybko przez te drzewo, żeby już nie przelatywać na górze. Jestem naprawdę mega zadowolony z tego miecza, bez kitu, patrzcie jak on fajnie bije. Jedyny problem tego miecza jest taki, że chyba katana... Ta, że katana bije cały czas, nie? Że po prostu przytrzymuje i ona bije, a w Star Fury jest taki, że trzeba klikać, nie? To jest jedyny minus tego miecza, bo tak naprawdę on jest zarąbisty, jest spoko. Na początek jest fajny, naprawdę, podoba mi się, bo naprawdę bardzo pomaga przy eksploracji jaskiń, nie? To jest chyba największy jego plus. No i to, że można sieknąć przeciwników z daleka, nie? To jest też bardzo fajne. Bardzo, bardzo, bardzo mi się to podoba i bardzo, bardzo, kurde, jestem zadowolony z tego znaleziska. W sumie wszystkie wyspy latające już przeszukałem. Trochę ich tu było, sześć latających wysp i fajnie, że ten Star Fury jest. Ciekaw jestem, czy to jest tak, że na każdym świecie Terrarii ten Star Fury jest obowiązkowy na latającej wyspie, czy może być tak, że na przykład na latającej wyspie Star Fury nie znajdziecie. To jest też bardzo, bardzo interesujący temat, chociaż no nie wiem, nie mam pojęcia, aż tak doświadczony w Terrarię to nie jestem, ale widzę, że tutaj idą, czy lecą na mnie. 104 damage'a, Boziu! 82, jaki to robi damage? To jest po prostu piękne, od razu gwiazdki pozbieramy, bo gwiazdki, jak wiecie, one mogą nam być potrzebne, bo z gwiazdek można robić po pierwsze eliksiry,
a po drugie, o, mamy nią ten, a po drugie z gwiazd, co to jest za kwiatek, bo taki fajnie wygląda. A po drugie można, jak to się nazywa, po drugie można używać tego jako amunicji do Starcanona, wiecie? To wy... Wow! Ej, coś mi wypadło, dobra, ten kwiatek wywalę. Eskimoski ten mi wypadł, nie? Kostur jakiś. Fajnie, fajnie. Jestem naprawdę mega zadowolony z tego, kurczę. No, zablokowałem się. Patrzcie na to. Na hita, Boziu, ale to jest zarąbiste. Gdzie jestem? A ja już w sumie przeszukałem całą tą, to fajnie. Tylko trzeba celować, nie? To jest jedyny ten, ale ogólnie mega. Mega mi się podoba, mega jestem zadowolony, że ten miecz znalazłem, słuchajcie. Z tego co widzę, to 15 minut odcinek już trwa. Aczkolwiek, no... Co ja tam będę kończył na razie? Przejdziemy się jeszcze do końca, zobaczymy. Nie mam już chyba nic do tego, bo w sumie wszystko to, co miałem zobaczyć... Wow, 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 wow. Dobra, jest przyzwyczajenia. W sumie możemy tu wbić, zobaczyć. Jak już mamy ten miecz, to czemu by nie wbijać? Zobaczymy sobie, co tutaj jest. O, tu są te orby, widzicie? Te orby się niszczy i wtedy... Tego nie będę na razie zbierał. Te orby... Oj, to jest jakaś o, fajny ten jest jakiś. Te orby się niszczy, jak się tego orba zniszczy, to przybywa nam... Ten boss, nie? Co ja mogę wywalić tutaj stąd, kurde? Chyba tak nie bardzo, nic. O, widzicie? Jak oświetla fajnie? I patrzcie na to, tam jest, załóżmy, jaskinia, nie? Ja sobie tutaj chcę zobaczyć... O, właśnie o to mi chodzi, nie? Że... Patrzcie na to. Mogę sobie... O, widzicie? Nie wiedziałbym, że ta jaskinia tam kompletnie jest. Ale se mieczem walnę, o, i jak widzicie, już wszystko wiem tutaj. Tu z prawej coś będzie? Nie, bo tutaj się rozwala. To jest fajne, fajne, naprawdę. Podoba mi się ten mieczek, kurde, zarąbiście. Jeden z moich ulubionych mieczy na sam początek gry, nie? Kurde, no teraz stąd nie wyjdę, nie? Jestem mega zadowolony, że go znalazłem. Naprawdę. Fuck, nie wyjdę stąd, no. No nie! Adex, nie ośmieszaj się! Czekajcie, tu coś będzie? Może tędy wyjdę po prostu. I tędy mogę wyjść. Co tam niżej jest? Tam chyba już niżej nic nie ma. Nie! Kurde, jeszcze się muszę tego nauczyć używać dobrze. Dobra, udało się. Dwie gwiazdki w jednym miejscu, słuchajcie. Wracamy do domu i powiem wam, że jestem mega zadowolony z wyprawy. Mega jestem zadowolony z wyprawy. Kurczę, on tutaj coś jest jeszcze. Widzicie, mogę sobie, załóżmy, oświetlać drogę. Nawet w nocy jak idę, to sobie mogę oświetlać. O, fuck! Znowu się spadłem. Znowu się spadłem. Jest mega naprawdę fajny ten miecz. Podoba mi się. Zobaczcie, jak to fajny damage im robi, nie? To jest po prostu mega zajebiste. Sorry, że się tak jaram, nie? Ale jest fajny. Bardzo mi się podoba. I to jest, kurde, najważniejsze. Napiszcie w ogóle właśnie, bo to jest moja taka największa prośba, nie? Ale te corruption jest spore, słuchajcie. Chociaż w sumie tak patrzyłem u Dryady, to ona powiedziała, że 7% tylko tego corruption jest niby, nie? Ale i tak jest sporawe. Dobra, w sumie to tutaj jest już teren znany tak naprawdę, więc możemy się tepnąć tutaj do domku. Pójdziemy sobie do chwilę do Dryady i coś zobaczę u niej. Mianowicie chcę zobaczyć, słuchaj ta ludziska, słuchaj, tak chcę sobie zobaczyć u Dryady. Oś tutaj. Status. No 7%, czyli na razie się nie rozprzestrzenia. Potem będzie jeszcze... potem dochodzi jeszcze jeden biom, nie? Dochodzi Hollow. Hollow, nie wiem jak to się dokładnie wymawia. Gwiazdeczki pospadały, gwiazdeczki zawsze mile widziane, można pozbierać. Słuchajcie, kolejna gwiazdeczka. To jest fajny teren, bo jest płasko. Ja się tylko napiję. Fajny teren, bo płasko, można się przebiec, jak widzicie. I zawsze około 10-12 gwiazdek się zdobędzie. Napiszcie mi właśnie, bo to jest najważniejsze, nie? Że z jakim ekwipunkiem najlepiej iść na szkieletrona.
Na Skeletrona i na Eater of Words, nie? Bo to są takie dwa bossy. Znaczy Eater of Words, tam on, z nim to sobie dam radę, nie? Ale no, Skeletron może być ciężej z nim. Dlatego chciałbym też wiedzieć... chciałbym wiedzieć waszą opinię, jaki najlepszy jest miecz na to. Znaczy najlepszy ogólnie ekwipunek, najlepsza zbroja i tak dalej. Czy na przykład wystarczy zwykła zbroja z meteorytu, żeby go pokonać tak w miarę na luzie. A właśnie, jeszcze jedną rzecz sobie tak na koniec zrobimy. Mam te sztandary w sumie, to sztandary sobie mogę na razie porozwieszać. Tu jest jeden sztandar, to go przywiesimy sobie, załóżmy... No, czemu ja nie mogę skoczyć? Tu sobie go przywiesimy, jeden sztandar. Mam taki sztandar, to go sobie powieszę tutaj. Mam jeszcze taki sztandar, to sobie go, nie wiem, powieszę tutaj. I taki sztandar jeszcze mam. O, jeszcze sztandary słońca mam, kurczę, dobra, to powieszam, będę miał sztandary na drzewie, ale to tam mniejsza. O, i ładny. Mam coś takiego, co się nazywa... jak to, gdzie to było? O, te torby ze skarbami mam i zobaczymy, co nam dropnie. Uwaga, prawy. Wow, ciężkie żniwa, fajny obraz mi dropnął. O kurcze, halloweenowy, fajnie, fajnie, podoba mi się. Tylko nie mam za bardzo gdzie go tutaj na razie umieścić, chyba że go wal... Nie no, tu nie można, przepraszam. Tu nie można, bo musiałbym mieć ścianę, ale fajny, fajny obraz. Na pewno go nie wyrzucę, na pewno się przyda. Co nam dropnie dalej? Kolejny obraz, co to jest? Skeletron. Jak on wygląda, kurczę, no nie mam miejsca, gdzie by tego położyć, nie? Nie mam miejsca, no ale dobra, no fajnie, dwa obrazki nam dropły. Także miło, miło, meble, akcesoria, to sobie od razu te obrazki pochowam, te krzesełka sobie pochowam. Posąg to sobie potem schowam. Dobra, słuchajcie, już nie będę was zanudzał tutaj robieniem porządków, mam nadzieję, że wam się, słuchajcie, podobało. Mi się naprawdę mega podobało. Zobaczcie, jak jeden Star Fury zostawia na ziemi takie, o, widzicie? Patrzcie na dopyk. Tutaj, nie, ja chyba tak nie zrobię. O, tutaj będzie widać. Widzicie? Takie się robią te. Dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że wam się podobało. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, bo mi się naprawdę podobał, dlatego że zdobyłem ten mieczyk Star Fury. Gwiezdną Furię dokładnie. I po prostu, no, fajnie, fajnie, podoba mi się. Dobra, trzymajcie się, mam nadzieję, że wam się podobało. Skomentujcie, napiszcie. Napiszcie oczywiście, jaki ekwipunek najlepszy jest na Skeletrona. No i najlepszy na Eater of Wardsa, nie? Jak ktoś się zna i fajnie wtedy będzie. Także dziękuję wam jeszcze raz za oglądanie, trzymajcie się i pa pa.